Hanka Blumstein. Nazywam się Hanka Blumstein. Obecnie mieszkam w Izraelu, w mieście Petach Tykwa, w tłumaczeniu Wrota Nadziei. Ten film jest o mojej żydowskiej szkole, o jej uczniach i o ludziach, którzy ją tworzyli i którzy są obecnie rozproszeni po całym świecie. Myśmy się wszyscy znali jak łyse konie. Mam przyjaciół na całym świecie. To była moja rodzina. To był mój dom. To była taka nasza oaza. W 1945 roku powstała w Łodzi żydowska szkoła imienia Itzhaka Leiba Pereca, jednego z czołowych twórców literatury jidysz w Polsce. I mogłam się wszystkim nadziwić, że ludzie, którzy tak wiele przeszli, potrafią mimo wszystko być tak pogodni. Myśmy wrzucali pod stół ołówki i wszystko inne, żeby się wdrapać pod ten stół i podglądać tą panią. Czwórka za Wagary. Potop, czwórka za Wagary. Teichmann, trójka. Wagary i okłamywanie rodziców i nauczycieli. W poniedziałek, 5 czerwca, Izrael podejmuje agresję. Prasa wręcz nawoływa, szczególnie łódzka prasa, do pogromów. Nie ulega wątpliwości, że ta kategoria Żydów, obywateli Polski, uczuciowo i rozumowo, nie jest związana z Polską, lecz z państwem Izrael. To ja wiedziałem, że ja już nie mam więcej co robić w tej Polsce. Poczułam, że nie jestem chciana w tej Polsce. Mama mówi, o już zrobiliśmy paszporty, tylko podpisz. Ojciec kupił kiełbasy, żeby sprzedać w Izraelu i najlepszy biznes na tym zrobił. Miałem 15 lat, wyrzucili mnie z jednego kraju do drugiego. Moje całe życie się zmieniło. Twoją tożsamością staje się tożsamość emigranta. To jest straszne. Bajdysze mejdełe, zista zojsze. Menschen geben Millionen, außerle Nationen. Bajdysze mejdełe, zista zojsze. Ja nie wiem, czy gdybyśmy zostali, czy byśmy byli tak przyjaźni, jak jesteśmy teraz. Hania Blumstein? Jezu. Patrz, jak Hanka je. Taki smaczny to jest, a ty nie jesz. Ty wyglądasz jak mazepa. Wszystko się toczyło wokół szkoły, wokół tego środowiska, wokół Cypiotrkowskiej, Pruchnika i Więckowskiego. Myśmy tak bardzo na podwórku nie bawili się, dlatego że bili nas. Ja osobiście nie czułem żadnego okazu antysemityzmu tam, gdzie mieszkałem. To przemiłe wspomnienia. Rzeczywiście. Jestem wzruszony. Wiesz, to już jest tyle lat, że wydawało mi się, że mogę o tym mówić zupełnie spokojnie. Mój ojciec na pewno nie zabił Chrystusa, bo on przychodzi do domu zawsze punktualnie o 5 z pracy. Może tam Rubinsteinowie z góry, bo oni są nieprzyjemni, ale myśmy na pewno nie zabili Chrystusa. I feel in some way as if I never left the place. Czuliśmy, że jesteśmy Polakami żydowskiego pochodzenia. I nie uważałem, że to w jakikolwiek sposób jedno drugiemu przeszkadza. Pytałem się matki, słuchaj, czy ja wyglądam jak Żyd? A ona mówiła, nie, tylko wszyscy Żydzi wyglądają jak ty. Ja jestem żydowskie dziecko i polski kwiat.